dzień dobry, witam Was w nowym roku. Dzisiaj 1 stycznia i postanowiłam dzisiaj dla Was przygotować coś kulinarnego. Dawno też nic nie było, więc pomyślałam sobie, czemu by nie. I będziemy przygotowywać dzisiaj tureckie pierożki, można tak to nazwać, manty. To się nazywa manty, to danie. I pokażę Wam, jak je przygotować. Ze składników, które nam będą potrzebne, one też znajdą się na dole, pod filmem w opisie. Mogę powiedzieć ten dalej. Ze składników będzie potrzebna jedna szklanka wody, 250 ml. Ja tu mam odmierzone 3,5 szklanki mąki. Później też troszeczkę mąki będziemy potrzebować do podsypania, więc to ciut więcej może być. Będzie potrzebna sól, ja tu mam jedną łyżeczkę soli, jedno jajko. No i oczywiście do farszu będzie nam potrzebne mięso mielone. Ja oczywiście mam tu mięso mielone wołowe. Do tego mam drobno posiekaną cebulkę. Jak tu już widzicie, to czarne to jest pieprz. I oczywiście trochę soli. To wszystko za chwilę będę wyrabiać, ale najpierw zajmę się ciastem. A więc położyłam sobie dużą miskę i najpierw dodaję szklankę wody, jajko. Nasze jajko, oczywiście tu pomocnik Melisa stoi. Meliska, nie Melisa. Oj Boże, Meliska. Sól. Mąka. Mąka za chwilę. Na razie to wymieszamy. Mama, dobry wszystkim. Myślę, że każdy już słyszał. Jestem Meliska! Bierz mąkę, będziesz wsypywała troszkę mąki. Powolutku, dawaj. No, ja sobie, dobra, czekaj. No, daj, ja sobie przesunę. Dobra, stop, na razie. A jeszcze będziesz potrzebowała? Tak. Znałeś to sposobować? Tak, ale za chwilę poczekaj. Dobra, i zabieramy się za wyrabienie naszego ciasta. No posyp już trochę mąki. No syp. Dobra. Idź. Przepraszam. Nie szkodzi. Dużo może być. Ale co zostawię nimi? Będzie pycha te ciasto. Mogę? Wysyp troszkę jeszcze mąki. No daj nie. Dobra, zobaczcie. Ja wyrobiłam sobie już ciasto. Zobaczcie, ono jest mięciutkie. Elastyczne. Więc takie ma być. Będziemy je dzielić na dwie części. Dobra, dzielimy ciasto teraz na dwie części, słuchajcie. Będziemy to ciasto też wałkować, ale do tego zajdziemy za chwilę. Formuję takie kuleczki. A więc sformujemy sobie dwie takie kulki. Na razie. Córa, już tu zwałem, gotowa, już zwarta. Czeka. Pomocnik jesteś, mamy? Tak, mam mieć pomocnik. Kochasz pomagać? Super. A więc teraz tak, ja mam tutaj czystą ściereczkę. No, bo mama potrzebowała, bo zawołała Igora. I do tej ściereczki wkładam sobie nasze ciasto, przykrywam je, żeby nie wyschło i będziemy zabierać się za farsz. Tam mamy nasze ciasto, a tu mamy nasz farsz, czyli mięso mielone, cebulę, sól i pieprz. Ja już to wszystko wsadziłam, to wszystko będę teraz wyrabiać. Ale zobaczcie, ja sobie wyrobiłam, możecie wyrobić to ręką, możecie wyrobić sobie to łyżką. Ja sobie to wyrobiłam łyżką. I tak naprawdę farsz jest gotowy. Ja mam tutaj 0,5 kg tego mięsa, ale też spokojnie wystarczy, jak będziecie mieli 250 gram. Ja mam trochę więcej tego mięsa, dlatego że chcę zrobić więcej i sobie tego po prostu też zamrożę. Także tak to wygląda. Farsz tak naprawdę jest gotowy.
nic więcej nie potrzeba. Sól, pieprz, cebulka. Cebulka musi być bardzo drobno pokrojona. Albo najlepiej nawet starta na tarce. Ja ją sobie robiłam, później Wam pokażę, w jakim takim magicznym przyrządzie. Dostałam go od mojej mamy i po prostu kocham ten przyrząd, jest to rewelacja. Później taka mała polecajka, później Wam go pokażę. A na tą chwilę tak to wygląda, także cebulka rozdrobniona, kwarcz gotowy. Więc co, zabieramy się za ciasto. Ja tutaj, jak widzicie, sobie przygotowałam, troszkę mąką podsypałam. Oczywiście zostało mi tam trochę mąki, to wykorzystuję. I będę to wałkować wałkiem na cienkie ciasto. Tak wygląda przygotowane ciasto pod mantę. I teraz pokażę Wam coś, dlatego że jeśli chodzi o szkołę zawijania, to jest tak naprawdę ich kilka. Ja tu już sobie przecięłam jeden kawałek i pokażę Wam, jak można je zawijać, a mianowicie...
Oczywiście zaraz to wszystko, jak pokroję, podsypię mąką, mam żeby tego, się że one ja nam umiem. Nie skleiły. Mamo, ty będziesz mi trzymać, a ja będę obcinać, dobra? Dobra? Dobrze, kochanie, za chwilkę. I zobaczcie, tak wyglądają manty. Teraz trzymam ja, teraz kroi Melisa. Skończone. Tak wyglądają manty, więc będziemy przygotowywać wodę do gotowania. Kochani, a więc tak, żeby przygotować manty, teraz potrzebuję garka z wodą, więc tutaj mam przygotowany garnek z wodą, woda się gotuje, dodam za chwilę sól, ale w tym czasie, zanim się woda nam zagotuje, przygotujemy sobie jogurt z czosnkiem i przygotujemy sobie taki sos, który będzie polegał na roztopieniu masła, dodania do tego przypraw typu pieprz i papryka, można też dać koncentratu pomidorowego, jak ktoś lubi, czyli salczy. Ja nie wiem jeszcze, czy dodam, zastanawiam się jeszcze. Dobra, kochani, woda nam już tutaj się powoli gotuje, więc ja dodam trochę oleju, tak na oko, łyżeczka dwie. Trochę też dodam soli, żeby nam się manty nie skleiły. Więc tak, szczyptę dwie soli dodałam. Niech się to jeszcze pogotuje i za chwilę będziemy wrzucać nasze manty. I będziemy wkładać nasze manty powolutku. Odeśmiej z kabu. Mamo, to jest bardzo smaczne. I nasze manty będą się chwilę gotować. Zobaczcie, sos też już mam przygotowany do polania. I biały jogurt z czosnkiem, czyli jogurt naturalny z czosnkiem, też już jest przygotowany. A tu się gotują nasze manty. Zobaczcie, nasze manty się ślicznie gotują, powoli zaczynają wypływać na tak zwaną powierzchnię, co oznacza, że powoli będą gotowe. Czas gotowania, tak myślę, 5 do 10 minut. Zobaczcie, tu nic nie wypływa, wszystko jest w środku. Jeszcze chwila i będziemy podawać. Zobaczcie, tak się prezentują już podane na talerzu manty. Zapraszam do wypróbowania tego przepisu, bo jest naprawdę prosty, szybki i smaczny. Na górze jest posypane lekko troszeczkę miętą. Gdybym miała jeszcze liśćki, to też bym je tam wsadziła, ale nie mam. Także zapraszam, możecie to podawać sałatką, z czymkolwiek chcecie. Ja mam do tego sałatkę, mam troszkę jeszcze zupy tureckiej, także zapraszam i do zobaczenia już niedługo w kolejnym moim odcinku. Gorszy roz!